Witajcie, kochane! Dzisiaj opowiem wam, jak wybrać farby do ufarbowania samodzielnie odrostów w domu. Odcinek pierwszy. Wybieramy farbę drogeryjna czy profesjonalna. Farby drogeryjne mogą być to farby zmywalne, czyli szampony, pianki, kremy, czyli takie już od razu gotowe w jednej postaci, czyli na przykład szampon i już nic nie musicie mieszać, a mogą też być to farby trwałe, gdzie macie dwa składniki, na przykład amoniak i utleniacz, czyli farbę, że dwa składniki musicie pomieszać. Pamiętajcie, że te farby trwałe. To są te, które na stałe wnikają w strukturę włosa. Czyli na przykład szampon, on po kilku myciach się zmyje, szampon koloryzujący, a takie farby trwałe, one po prostu wnikają w strukturę włosa. Pamiętajcie zawsze, że jeżeli kupujecie jakąkolwiek farbę profesjonalną czy drogeryjną, żeby zrobić sobie test uczuleniowy, bo niestety wiele z nas jest uczulonych na składniki farby. Pamiętajcie też, że farby z amoniakiem to nie są to farby dla kobiet w ciąży. Jeżeli jeżeli chodzi o henny, których tu nie pokażę, i farby roślinne, one nie rozjaśniają, nadają tylko odcień, na przykład miedziany, ale sprawiają problemy, także takie zdecydowanie odradzam. Pamiętajcie też, że farby drogeryjne, ten kolor jak na opakowaniu jest pokazany tutaj na przykład taki piękny blond, taki Wam nigdy nie wyjdzie. Nigdy nie sugerujcie się tym zdjęciem modelki, bo to jest orientacyjne zdjęcie. Tak jasny blond tylko u fryzjera Wam wyjdzie, także e, pamiętajcie o tym. Opowiem jeszcze o właśnie w, dalszym, w dalszej e, części filmu. Na pewno zaletą farby drogeryjnej jest to, że tam mieszamy po prostu to, co kupimy, kolor z utleniaczem i nie musimy bardziej się nad tym zastanawiać, tylko musimy zwrócić właśnie uwagę na wybór koloru, czyli zawsze wybieramy, nie sugerujemy się zdjęciem modelki, tylko się sugerujemy tymi oznaczeniami, na przykład poziom siódmy, poziom dziewiąty, poziom dziesiąty. Tutaj Wam specjalnie pokazuję taką farbę. Tutaj, niby, to jest farba bardzo jasny, platynowy blond. Niestety, jeżeli chcecie mieć taki blond, tą farbą tego nie zrobicie. Zrobicie to tylko profesjonalną farbą, super rozjaśniającą, na bardzo mocnej wodzie, którą Wam pokażę na końcu filmu. Właśnie tą 1102. Jeżeli chcecie taki kolor osiągnąć, nie jest, nie jest się w stanie osiągnąć takiego na przykład blondu zwykłą taką farbą drogeryjną. Przeważnie wszystkie farby drogeryjne są właśnie tak, y, y, tak wyglądają jak ta, która Wam tutaj pokazuje. Odpakowujemy i mamy krem koloryzujący, czyli to czarne i wodę. Zauważcie, że ta woda, czyli nie ma tu żadnego oznakowania, my nie wiemy ile to jest procent, czy to jest woda 9% czy 12% 12% na pewno nie, prawdopodobnie 9%. Ale nie pisze tutaj nic, ile to ma procent. E, dlatego po prostu musicie ślepo zaufać. Natomiast profesjonalne wody, tutaj pisze na przykład, na profesjonalnej wodzie pisze na przykład 12%, 9%, 6%. 6%, 3%. A farba drogeryjna po prostu musicie zaufać producentowi i wymieszać to, co macie w opakowaniu ze sobą. Pamiętajcie, że zawsze wybierajmy farbę taką o ton jaśniejszą niż pożądany efekt. Czyli na przykład, jak chcemy mieć, nie wiem, poziom siódmy, czyli taki ciemny, średni, naturalny blond, to wybierzmy farbę. 8, czyli o ton jaśniejszą, bo one zawsze troszkę inaczej wychodzą. Także zapomnijcie, jeżeli takie farby drogeryjne chcecie, takie blondy kupić, po prostu to Wam zdecydowanie odradzam. Bo taki blond wam nie wyjdzie. Może być żółty, rudy, coś innego. Taki wam na pewno nie wyjdzie farbą drogeryjną. E, także drogeryjna farba dla kogo? Dla takich pań na przykład z brązowymi włosami, z czarnymi włosami, e, z ciemnymi włosami. E, jasne blondy nie wyjdą platynowe ani bardzo ładne farbą drogeryjną. Niestety jest to prawie że niemożliwe. Pamiętaj też, że w domu możesz sobie ufarbować sama odrosty, czyli taki kolor jak już masz, nie próbuj nawet rozjaśniać czarnego na blond, samemu tego się nie da zrobić, trzeba już z tym iść do fryzjera, trzeba poczekać, także drastyczne zmiany kolorów, dekoloryzacja w domu, rozjaśnianie samemu, nie, tylko możecie w domu sobie bezpiecznie, żeby to było bezpieczne oczywiście zrobić odrosty. Z jakimiś drastycznymi zmianami niestety musicie tylko poczekać na wizytę u fryzjera specjalisty, szczególnie też to dotyczy blondynek, ponieważ blondy to są bardzo trudne kolory. Zapraszam też do obejrzenia naszego filmu. Ja go podlinkuję w opisie do tego, jak czytać oznaczenia, numery na opakowaniach farb do włosów, czyli jak czytać te oznaczenia po przecinku, czyli na przykład poziom siódmy a po przecinku 4, 5, 6, 3. Mamy taki właśnie specjalny film nagrany o tym, w którym zobaczycie jak czytać właśnie te wszystkie oznaczenia numeryczne, także koniecznie sobie też ten film zobaczcie. Ale dla pewności, jeżeli nie wiecie, to zawsze wybierajcie farby po prostu goły numer, czyli na przykład farba 7, nie 7 i po przecinku coś tam, tylko na przykład farba 7.0 albo 7 bez żadnego numeru. Teraz opowiem Wam coś o farbach profesjonalnych. Na pewno ich zaletą jest, że można wiele odcieni, na przykład niechcianych odcieni, zlikwidować i kolor raczej wychodzi bardziej trwały i pożądany. Czyli raczej, jak ktoś umie dobrać dobrze farbę profesjonalną, to ten kolor włosów wychodzi nam po prostu ładniejszy. Tutaj mam taką farbę super rozjaśniającą Alpha Parf Evolution, kolor 1102, czyli bardzo, bardzo, bardzo jasny blond tą farbę akurat należy tylko używać z wodą 12%, najlepiej żeby to była woda też Alfa Parf, też tej firmy i ten kolor naprawdę rozjaśnia tam 3-4 tony i pozwala na uzyskanie takiego pięknego blondu. Natomiast farby blondy, typu na przykład tutaj mam blond popielaty albo sam blond, też tutaj musicie mieć deweloper odpowiedni i tu mam deweloper 9%. 9%. Do kolorów natomiast ciemniejszych, które Wam zaraz pokażę, czyli na przykład kolory 8, 7, 6, wystarczy już wtedy woda o mniejszej mocy, czyli woda. 6%. Pamiętajcie też, że jeżeli na przykład takie kolory typu 8, 7, 6 użyjecie na wodzie wyższej niż te 6%, to wtedy ten kolor nie będzie się tak długo trzymał, będzie się wypłukiwał. Natomiast jeżeli użycie, na użycie jecie na 6% wodzie, będzie to bardzo ładny, bardzo trwały kolor. Eee, także pamiętajcie, że jeżeli wybieracie farbę profesjonalną, Osobno wybieramy de, ten um, oksydant, czyli wodę utlenioną, i osobno farbę. E, I e, musimy pomyśleć sobie, właśnie jaki oksydant do, musimy wiedzieć, jaki oksydant, jaki mocny dobrać do jakiej farby. Myślę, że jest to już jasne. Jeżeli nie, to proszę tutaj o pytania w opisie tego filmu. Będziecie też potrzebować odpowiednich pędzelków. Do rozmieszania i miseczki takiej miseczki plastikowej, żeby, żeby tam rozmieszać farbę. Jest to bardzo ważne. Także kupcie też sobie na przykład w Rosmanie, tam można są takie miseczki, specjalne pędzelki do rozrabiania takiej farby. Jeszcze jedna bardzo ważna różnica między farbą profesjonalną a drogeryjną. Drogeryjna jest już w odpowiednich proporcjach farbę profesjonalną. Trzeba mierzyć, ważyć na wadze. Czyli jak producent na przykład mówi w proporcjach 1 do 1,5, czyli na przykład mamy 10 gram, 10 gram farby do 15 gram wody utlenionej. Pamiętajcie, żeby w gramach, tutaj mam wagę taką, żeby to w gramach ważyć, bo tutaj niektóre wagi mają też jakieś inne ustawienia. Pamiętajcie, żeby upewnić się, że ważycie w gramach, bo to jest bardzo ważne, bo jak pomylicie te proporcje, nie zważycie dokładnie, to ten kolor wam wyjdzie nieoczekiwany, nie wiadomo jaki, także musicie ważyć wszystko na wadze, nie na oko, nie żadnymi miarkami. Tylko wszystko ważyć na wadze farbę profesjonalną. Za tydzień pokażę Wam drugi film, jak rozmieszać, zważyć farbę profesjonalną i jak nakładać ją na włosy. Także subskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę, jeśli ten film Ci się podobał. I pamiętajcie właśnie, że to nie ma być, to, ma, to musi być w gramach ważone. E, także e, bardzo ważne jest właśnie mieć porządną wagę. Masz pytania? Napisz do mnie, a za tydzień kolejny film. Jak rozmieszać farbę profesjonalną i jak nałożyć ją na włosy?